Witam was wszystkich. Wparowałem tutaj na autohandel. Zobaczyłem Dodge'a z ulicy. Liczyłem na to, że może sprzedawca jest na miejscu. Póki coś widać, zmontujemy filmik z Dodge'em. Chciałem porównać dźwięk silnika do polówki bez katalizatora, którą wam nagrałem kilka dni temu. Niestety sprzedawcy nie ma na miejscu. Może jutro będę miał farta i da mi ten samochód sfilmować. Rocznik 2007. Auto ciekawie się prezentuje. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Dzięki za wszystkie łapeczki. Brakuje nam niewiele do 25 tysięcy subskrybentów. Zobaczymy, może do końca roku się uda. Ma tutaj ładnego Accorda. Rocznik 2008, 155 koni, 2 litry benzyna, 107 przejechane, 9 tysięcy euraków, alusy 18. Ładnie się prezentuje, ale skubaniec tani nie jest. Prawie 9 tysięcy euro. Fakt, że przebieg ma 107 tysięcy kilometrów, czyli praktycznie tyle co nic, jak na Accorda z tego rocznika. Półskóra w środku. Auto ładnie się prezentuje, ale nawet gdyby wyrwać go tutaj, słuchajcie, za ósemkę, to wyjdzie na Polski jakieś 40 tysięcy złotych ze sprowadzeniem. Tak, Accordów tutaj jest naprawdę niewiele na sprzedaż, rzadko się trafiają, a jak jest Accord zadbany, kosztuje kosmiczne pieniądze, zwłaszcza w benzynce. Suzuki Jimny. 10 500, pierwsza ręka, klimatyzacja, rok 2009, 1,5, 86 koni, dieselek, przejechane 98 tysięcy kilometrów, wygląda jak nówka sztuka, silnik pochodzenia Renault, z tego co mi wiadomo. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdziemy. Ma Peugeotika troszeczkę, jak widać tutaj maska jest przygięta. Czy jest tutaj gdzieś opis na tym samochodzie? Nie ma żadnego opisu, być może jest już sprzedany. Tutaj stoi BMW, w kompakcie jest bez opisu. Ten Golfik tutaj stoi już dosyć długo na sprzedaż. W napędzie na 4 wersja R. Jest to dieselek, ładnie się prezentuje. Ale cena też, słuchajcie, za niego jest galanta. Cena wywoławcza 10 tysięcy euro za tego Golfa. Rocznik 12, 140 koni, 2 litry diesel, 190 przejechane. Wersja Highline, Airline z pierwszej ręki. Prawie 200 tysięcy na blacie. Tutaj jak widać ma Beetle w kabriolecie. Beetlek kosztuje 7 tysięcy euro, 2 litry benzynka, 116 koni, stówka przejechane. 2004 rok. Z klimatyzacją i grzanymi pośladkami. 116 koni, dobra jednostka, stara jednostka pancerna, wolno ssąca. Chętnie współpracuje z instalacją gazową. Mamy tutaj Tiguana. W napędzie na 4, na skórach, skrzynia automatyczna. Zobaczmy sobie cenę za tego wypasa, ile sobie ceni. Auto wygląda ładnie. 2 litry TSI. Czyli prawdopodobnie 200 koni. Kolorek ładny, auto zadbane. Jak wygląda od strony pasażera? Bardzo ładny fotel. Fotel kierowcy delikatnie jest wygnieciony. Auto ładne. Cena wywoławcza 12 tysięcy. Rok 2008, automat 153 konie. Benzynka 200 koni. Skóra panorama. 200 koni, 2 litry TSI. To jeszcze podobno jedna z lepszych jednostek. Nie jest tak problematyczna jak 211 koni. Jest uznawana za dosyć wytrzymałą i nie jest tak awaryjna. Mamy tutaj Dacia. Dacia Logi. Pierwsza ręka, nawigacja, wersja Celebration. Rok 16, 107 koni, 1,5 diesel, stówka przejechane. 9 tysięcy euro za Logi. Słuchajcie, ceny aut tutaj powoli szybują w górę. Zobaczcie, ile jest tutaj miejsca wolnego. On tutaj zawsze był wypełniony, ten autohandel. W tej chwili, jak widać, ma deficyt w samochodach. Aut mu brakuje. Teraz sobie, słuchajcie, każdy ceny ustala
jak mu się zachce. Mamy tutaj kadżara, ale kadżar jest bez opisu, więc za wiele Wam nie powiem na jego temat. Auto prezentuje się ładnie, być może na stronie sprzedawcy coś więcej się dowiecie. Lecimy dalej, tutaj jakieś mi ładują ciężarówki, lawety hałasują. Mam nadzieję, że coś zrozumiecie, coś usłyszycie, ale za chwileczkę będzie robiło się ciemno, więc trzeba się sprężać. 6000, rok 12, 122 konie, 1,4 benzyna, 170 przejechane. Panorama, grzane pośladki, hak holowniczy. Ładny kolorek, ładnie się prezentuje. Silnik oczywiście TSI. Mamy tutaj Evalia Nissana. Praktycznie wygląda jak nówka sztuka, kierownica multifunkcyjna. Samochód zadbany. Zobaczcie, co się tutaj na ulicy dzieje. Wywrotka na lawecie. Teraz tutaj dostawczaka z Plandeką pakują. Nissanek wygląda jak nówka sztuka. 13 tysięcy, rok 15, 90 koni, 1,5, 150 przejechane. Siedmioosobowy hak, kamera, przegląd nowy. Pytaliście mnie o dostawczaki, więc proszę bardzo, co tutaj jest? X3. Nie wiem, czy dobrze wyjdzie to nagranie. Słuchajcie, za duży hałas. 6900, 180 koni. Rocznik 2009. Przejechane, z tego co widzę, 300 tysięcy. Automat do tego skóra. Nie wygląda najgorzej. Zobaczmy sobie, co jeszcze tutaj znajdziemy ciekawego. Jakaś Esa tutaj podjechała. W116. Tego Hyundai'a już mieliśmy kiedyś na nagraniach. Dosyć długo tutaj stoi wystawiony na sprzedaż. Cena za Hyundai'a za chwileczkę 9000 euro. Liczyłem na to, że może coś tutaj opuścił na tym samochodzie. Jednak trzyma cenę. Rok 13, 136 koni, diesel, skrzynia manualna, 2 litry, 172 tysiące przejechane. Pierwsza ręka, półskóra. Tutaj jest dostawczak Toyota. Hyundai'a kiedyś mieliście już na nagraniach, więc lecimy dalej. Zobaczmy, oddalam się trochę od ulicy, może będzie lepiej słychać. Cena wywoławcza 9000, rok 14, 90 koni, 1,5 diesel, 105 przejechane. Stówka przebiegu, niewiele. Auto według opisu serwisowane. Tutaj się Vectra B uchowała. Cena wywoławcza 1900, 80 tysięcy przejechane, 101 koni, 1,6 benzynka, rok 97. Tutaj oczywiście już rudzielec zaczyna ją atakować. Co tutaj mamy? Fordzika, chyba Fordzik TDI, pewnie 116 koni, Galaxy, 7-osobowy z klimą, grzane pośladki. Rok 2005, 116 koni, 1,9 diesel, 159 tysięcy kilometrów auto ma przejechane. Tego Fiata Fremonta mieliście już kiedyś na nagraniach, więc go może zostawmy w spokoju. Mamy roomsterka i mamy tutaj Zafirkę. Troszeczkę, jak widać, lampa jej tutaj przyparowała. Krwiście czerwona za 3700. 2007, 1,8 benzyna, 140 koni, 162 przejechane. Wersja Catch Me Now. Przegląd nowy w samochodzie. Zobaczmy sobie tego roomsterka. Gdzie on ma cenę? Gdzieś ty, Nygus Polas, zacząłeś od dupy strony. Cena jest po drugiej stronie. Roomsterek nie wygląda najgorzej. Jest napisane, że przegląd techniczny będzie robiony nowy. Przy odsprzedaży 8000, rok 15, 70 koni, 1,2 benzyna, 36 przejechane. Active Plus Edition z hakiem holowniczym. Przejechane 36 tysięcy kilometrów. W sumie tyle co nic. Nówka sztuka, nieśmigany. Zobaczmy sobie może Hyundai'a i40 w kombiku. Czasami mnie pytaliście o takie samochody. Cena wywoławcza 12. Rok 14, benzyna 135 koni. 1,6, 95 przejechane w manualu. Star Edition. Taki ma opis.
generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Tutaj jest ESA, czy ESA ma opis. Zobaczmy sobie cenę za tego wypasa. SK, cena wywoławcza 12. Rok produkcji 2007, 272 konie, 3,5 litra benzyna, automat 181 przejechane. Wersja pełna wyposażeniowa i z tym, co ty, Nygus, opowiadasz, wersja L, czyli przedłużona, znowu się zakręciłem. W116, chyba właściciela autohandlu, on lubi takie starsze samochody, też się lubuje, słuchajcie, w klasykach sprzedaje nowsze bryczki, a praktycznie większość handlarzy w garażu trzyma jakiegoś klasyka tutaj. Także coś to musi znaczyć, o czymś to świadczy, że tak się lubują w starych samochodach. Jednak te stare auta miały duszę. Pierwsza ręka Korsinka, jak widać, tutaj trochę wyblaknięta. Ktoś tutaj maskę, dach albo polakierował, albo obkleił. Tutaj jest, jak widać, folia 4500, rok 2009, 80 koni, 64 przejechane w benzynce. Pierwsza ręka. Tutaj przy szybach też jakoś tak się łuszczy ten lakier. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Mamy tutaj plusa. Pytaliście nieraz Nygusa, czy widuje Golfa plusa. 105 koni, rok 10, 184 przejechane, 1,2 benzyna. 4500, czyli silnik TSI 1,2, 3-cylindrowy, 2700 za renówkę w kombiku. Coś jeszcze tutaj znajdziemy. Może Aygo zobaczmy i sobie Citroena DS-a trójeczkę. No i robi się szaro, chyba będzie czas wracać do domu. Za dużo dzisiaj nie nawalczę, pomimo tego, że chyba właściciel właśnie tutaj przyjechał. Nie wiem, czy jest sens jeszcze brać kluczyki do tego Dodge'a RT. Jarisek bez opisu, także lipa. I czy tutaj jest jakaś kartka DS-ik trójeczka? Jak widać, dach zsuwany, ładny kolorek, 5900, rok 13, 1,6 benzyna, 156 koni, 51 przejechane, motor Raucht, czyli motor kopci, czyli spala olej, może jakaś głowica, może coś się posypało. Zobaczcie, przy przebiegu 51 tysięcy kilometrów już pierwsze problemy z silnikiem. No chyba, że ktoś mu ostro dawał na zimnym, no i coś w końcu klękło. Środek czysty i zadbany, auto wygląda wizualnie jak nówka sztuka, ale pierwsze problemy już z silnikiem się pojawiły. ESA ładna, w ładnym stanie zachowana i tutaj mamy jeszcze miniacza, ostatniego naszego kandydata na liście, miniacz S, przegląd nowy. Cena wywoławcza 6500, 211 koni, 2006 rok, 193 przejechane. W benzynce Cooper Works z panoramą i nawigacją. W sumie praktycznie ten sam silnik co w DS-ie. Tutaj jednak troszeczkę dłużej wytrzymał. Być może było coś już tutaj poprawiane. Dobra, mam nadzieję, że za dużo nie narozrabiałem. Taki szybki nalocik. Zimno strasznie w łapy, jak się kamerkę trzyma. Pozdrawiam Was wszystkich. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Nygus, cześć!